Siądźcie tutaj. Ja tymczasem pójdę się pomodlę. Smutna jest moja dusza. Zostańcie tu i czuwajcie. Ale pamiętajcie, abyście nie ulegli pokusie. Ojcze, boję się i lękam. Zabierz ode mnie ten kielich. Panie, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Czemu śpicie? Nie wytrzymaliście jednej godziny. Nie ani jednej godziny. Pan zło jest blisko. Tam on jest! Tam! Ujmę i ucałuję go! To będzie znak ode mnie! Judaszu! Pocałunkiem wydajesz syna człowieczego. Brać go! Brać go! Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu! Ja jestem nim. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu! Powiedziałem wam, że ja jestem nim. Co oni robią? Co oni robią? Opowiedz mi to nauko, którą głosisz! Właśnie, opowiedz! Ty i twoi uczniowie! Tak, opowiedz! Nic potajemnie nie mówiłem. Głosiłem tylko jawnie w świątyni, gdzie gromadzili się Żydzi. Spytaj tych, którzy mnie słuchali. Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Jeżeli źle powiedziałem, to popraw mnie. A jeżeli nie, to dlaczego mnie bijesz? Zabierzcie go i zaprowadźcie go od kapłana Kajfaszu! Tak! Co chcecie ode mnie? Pytam was, co chcecie ode mnie? Złoczyńcę! Mówi, że zburzy świątynię! 46 lat budowano tę świątynię! Łamca! Ogłosił się Mesjaszem! Łamca! Aszus! Czy to prawda, co o tobie mówią? Nic nie odpowiadasz na to? Powiedz nam, czy ty jesteś Mesjaszem? Tak, ja jestem Mesjaszem. Odtąd sprawdził mi życie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Boga Ojca. Spokojnie, spokojnie. Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami słyszeliście z ust Niego. Powiedział, że jest królem. Spokojnie, cisza, cisza. Cisza. Zaprowadźcie do najwyższego namiestnika, Poncjusza Piłata. Tam on jest. Uwolnić go! I ten był razem z nimi! Nie wiem, kobieto, o kim mówisz. Daj mi spokój! Piłacie!
Jaką skargę nosicie przeciwko temu człowiekowi? Gdyby nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie! Weźcie go sobie i osądźcie według własnego prawa. Nam nie wolno nikogo zabić! Nie wolno! Nie wolno! Żeby człowiek pozburza nasz naród i odwodzi od płacenia podatków Cezarowi! Piłacie! Piłacie, pozwól na chwilę. Co się stało? Proszę! Nie osądzaj tego sprawiedliwego człowieka. Ty wiesz, miałam ostatnio jakiś dziwny sen. Naprawdę jest niewinny. Spokojnie, nie wydam go Żydom. Zaproponuję im zabójcę Barabasza. Ten człowiek naprawdę ma coś w sobie. Jakoś dziwnie się czuje, patrząc na niego. On jest niewinny. Zobacz. Widzisz tę zawiść w tych sercach? Zrobię, co będę mógł. Pamiętaj! Pamiętaj, Piłacie! Ta krew jest naprawdę niewinna! Pamiętaj o tym! Spokój! Spokój! Cisza! Czy ty jesteś królem żydowskim? Czy to mówisz od siebie, czy też inni ci powiedzieli o mnie? Czy ja jestem Żydem? Naród i arcykapłani wydali mi ciebie. Cóż złego uczyniłeś? Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się o mnie. A więc ty jesteś królem? Tak, ja jestem królem. Na krzyż z nim! Ja nie znajduję w tym człowieku żadnej winy. Święto Paschy uwalnia wam jednego więźnia. Tak! Czy zatem chcecie, ażebym uwolnił wam Jezusa? Nie! Czy Barabasza? Barabasza! Cóż zatem mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Jeszcze raz was pytam, czy króla waszego mam ukrzyżować? Ukrzyżować! Na krzyż! Poza Cezarem nie mamy króla! Na krzyż! Na krzyż! Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi! Na krzyż! Na krzyż! Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Winny! Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego człowieka. Oh!
tego człowieka. Nie pytam się, czy zna znać, tylko bierz krzyż i w drogę. Też sobie zasłużyłem mieć krzyż zbrodniarza.
ukrzyżowali go. Nie dziś, jestem królem żydowskim, tylko że powiedział, że jest królem żydowskim. Co on napisał? Napisałem. Yeah!
Niewiasto! Witaj, królu! Oto syn! Synu! Oto matka! Co za obraza? Wykonałość! Pan! W twe ręce! Powieszam! I skonał. Przyszedł zamożny człowiek imieniem Józef, który był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało Jezusa i owinął je w czyste prześcieradło i owinął w swoim nowym grobie, które wykuł w skale.